Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj chciałbym w kontekście nadziei mówić o takim temacie, który wskazuje nam apostoł Piotr w trzecim rozdziale, w wersecie 15. Pojawia się taki, no właśnie, pojawia się tak naprawdę uzasadnienie dla apologetyki. Bardzo często właśnie ten werset się wskazuje jako uzasadnienie dla apologii wiary, ale zwróćcie uwagę, że tak naprawdę właśnie chodzi o coś innego. O co tam chodzi? Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nie wiary waszej, ale z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Zwróćcie uwagę, że właśnie tutaj pojawia się ten element wyjaśnienia, że mamy wyjaśnić, mamy tłumaczyć, mamy innymi słowy uczciwie odpowiedzieć na uczciwe pytania, bo ewidentnie jakby apostoł Piotr zakłada, że ktoś, kto chce się czegoś więcej o chrześcijaństwie dowiedzieć, chce zrozumieć, że, no, że mamy prawo takiej osobie, znaczy mamy powinność takiej osobie wyjaśnić, ale zwróćcie uwagę, jak on opisuje chrześcijaństwo. On powiedział, że on opisuje chrześcijaństwo jako wychylone do przodu, jako przede wszystkim pewne przekonanie dotyczące przyszłości, bo on nie mówi o chrześcijaństwie jako systemie wierzeń, systemie doktryn, chociaż oczywiście jest systemem wierzeń i doktryn. Apostoł Paweł mówi w 15 rozdziale listu do Rzymian, że jeśli ktoś z nas nie wierzy w te podstawowe doktryny biblijne, takie jak zmartwychwstanie Jezusa, jak wniebowstąpienie, no i wiele innych rzeczy, o których nie chcę dzisiaj mówić, to nadaremnie uwierzył. Czyli tak naprawdę nie można być chrześcijaninem, nie wierząc w pewne doktryny. To jest niemożliwe. Niemniej zwróćmy uwagę, że właśnie apostoł Piotr opisuje tą chrześcijańską, można powiedzieć, no właśnie, jak to nazwać, nawet chrześcijaństwo jako życie w oparciu o określone Słowo Boże, określone Słowo w tym sensie, Słowo objawione w Chrystusie, Słowo objawione przez Chrystusa na kartach Pisma Świętego. To Słowo Boże, które do nas dotarło jako Słowo apostołów i proroków, że to życie, ono właśnie jest nadzieją. Przede wszystkim nadzieją. I chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy, i siebie też, żebyśmy przede wszystkim patrzyli na to, nie że chrześcijaństwo jest czymś, co skupia mnie na tu i teraz. Oczywiście pomaga mi tu i teraz, oczywiście daje mi przejść tu i teraz, oczywiście, można powiedzieć, tłumaczy mi tu i teraz. I to jest chwała Bogu, cieszę się, ja muszę te rzeczy rozumieć i cieszę się, że Słowo Boże mi to pokazuje i że mogę zrozumieć wiele z różnych sytuacji. Mogę sięgnąć wstecz, możemy od samego początku aż do samego końca, z Niego, przez Niego i ku Niemu jest wszystko, Jemu niech będzie chwała na wieki, że to jest wyjaśnieniem, ale akcent apostoł Piotr stawia na przyszłości. Mamy wyjaśnić naszą nadzieję. Innymi słowy, przede wszystkim mamy być ludźmi nadziei. Przede wszystkim mamy patrzeć na to, co Chrystus obiecał w przyszłości. I oczywiście ktoś może powiedzieć, to jest takie idealistyczne, to jest takie mrzonkowe, to jest takie jakieś nieuczciwe, to jest uciekanie do przodu. I ja myślę sobie, no okej, masz takie przekonanie, chętnie z tobą podyskutuję. Chętnie porozmawiam, uczciwie porozmawiam na ten temat. Ale myślę sobie, że to wynika po prostu z natury chrześcijaństwa, że chrześcijaństwo nas przygotowuje na wieczność. Chrześcijaństwo nas przygotowuje na to, że Chrystus kiedyś powróci w chwale, sądzić żywych i umarłych i królestwu Jego nie będzie końca. Jeśli naprawdę tak Biblia mówi, a Biblia tak naprawdę mówi, to nie dziwne, że cała reszta służy właśnie tej prawdzie, że to, co najważniejsze, jeszcze przed nami, że to, co będzie istotą wieczności, jeszcze przed nami, że my tak naprawdę dopiero zaczynamy, że świat tak naprawdę dopiero zaczyna, że ludzkość tak naprawdę dopiero zaczyna, że to, że Chrystus przyszedł i zmienił rzeczywistość, no to nie zmienił po to, żeby ta rzeczywistość dzisiaj po prostu była inna, ale zmienił dla tej przyszłości, która nadchodzi, dla tej przyszłości, którą warto zainwestować w swoje życie, dla tej przyszłości, która jest nam obiecana.
I myślę sobie, że to jest czymś szczególnym. Wyjaśniamy, tłumaczymy, jesteśmy rozsądni, w tym sensie właściwym rozsądni, że używamy mózgu, używamy władz myślowych, które Bóg nam dał, ale żyjemy nadzieją, żyjemy oczekiwaniem na to, co jest nam obiecane. I takiego zrozumienia życia, które daje zdrowy dystans, nie lekceważenie, ale zdrowy dystans do tego, co się dzieje tu i teraz. Nam wszystkim serdecznie życzę, jak i również tego, byśmy spokojnie, z szacunkiem tłumaczyli wszystkim naszą nadzieję. Panie Boże, daj nam takie serca, serca skupione na Tobie i na tym, co dopiero nastąpi dzięki Tobie. Bądź, Panie, za to uwielbiony. Z Bogiem i do zobaczenia.